Temat niezwykle bliski mojemu sercu, zwłaszcza po takich moich ostatnich doświadczeniach i też mam wrażenie naprawdę mocno widocznych, podobnych doświadczeniach u moich klientek i u kobiet mi bardzo bliskich. Temat naprawdę bardzo wciąż żywy we mnie, od czasu do czasu odżywający. To tematem dzisiejszego wideo jest, jak my kobiety możemy wspierać mężczyzn na ich drodze do męskości, do ich dojrzałości, do tego, jak oni się redefiniują, jak oni czasami wytyczają nam granice, że mamy poczekać, bądź tego nie robią, co wtedy zrobić my same, co my możemy z tym zrobić tak naprawdę. Jestem niezwykle wdzięczna, bo Ula i Renę, jakby to w dwie, w zasadzie Renę, to wyszło od Ciebie, zainspirowałyście mnie do tego, żeby nagrać to wideo. Jestem Wam niezwykle wdzięczna, moje kochane siostry. Więc ufam, że to, co teraz wypowiem i jak to nazwę, pomoże jeszcze jakiejś kobiecie, aby wiedziała, jak być wsparciem dla mężczyzny. No właśnie, jak my mamy zrobić ten krok w tył? Zrobić mu przestrzeń, jeśli on wytyczy granice, lub dać mu tę przestrzeń, nawet jeśli on tego nie zrobi. Jak wtedy postępować? Co robić? I zacznę może od swojego przykładu, od kawałka mojej historii, która no, wszłam w to bardzo intuicyjnie i okazało się na koniec, że naprawdę robiłam to wszystko dobrze. Ja ale miałam do siebie masę zaufania, że robię dobrze, bo nie wiedziałam, czy robię dobrze. Okej. Więc gdy oboje bardzo się kochacie, gdy Ty bardzo kochasz swojego partnera, swojego mężczyznę i on przechodzi przez coś takiego, że widzisz, jak go wewnętrznie ciora, wiesz już, bo Ty jesteś w rozwoju naprawdę bardzo długo, zrobiłaś już niesamowitą robotę, wiesz, co on przechodzi. Potrafisz się jakby postawić w jego butach i wiesz, jak go to męczy, ale jednocześnie no, widzisz, że on musi przejść to sam, że nie wyciągniesz go z tego, że stać Cię też na to, żeby jakby się odsunąć, stać Cię też na to, żeby zadawać mądre pytania, typu, co ja mogę zrobić, jak ja mam Cię wesprzeć, no to to wideo jest właśnie dla Ciebie. Bo ja takie pytania właśnie sobie też zadawałam. Jak ja mogę go wesprzeć? Jak ja mogę mu nie przeszkadzać w tym, jak się rozwija? Jak mogę go inspirować, a nie ciągnąć za sobą, żeby nie widział we mnie tej wkurzającej mamy, która go popycha, albo tego taty, który go karze za to, że on sobie nie daje rady jeszcze. Bo to jest bardzo trudne wytrwać w tej pozycji kobiety, podczas gdy mężczyzna, który jest w tym momencie ciorany, widzi w Tobie, która go kocha, to w tej miłości widzi reaktywowaną ranę i nie widzi Ciebie, kobiety, widzi swoich oryginalnych opiekunów, rodziców, okej? Widzi w Tobie mamę albo widzi w Tobie tatę, najczęściej mamę. I on wówczas, on nie będzie przyjmował Twojej pomocy, wsparcia, ciepłych słów, rad, bliskości, czułości, nie. I nie usłyszy też, gdy wołasz do niego, żeby znalazł dla siebie coś, jeżeli Ty mu nie pomożesz. Nie, on w tym momencie będzie słyszał, jesteś nie dość dobry. Musisz się starać bardziej. Wstydź się. Jesteś winny temu, że Ci nie idzie. Ty głupku, Ty pokrako. Jak w ogóle, jak Ty chcesz sobie ogarnąć to życie. On takie coś czuje. I to nie jest proste, zarówno dla Ciebie, żeby, no właśnie, pomimo tego, że on Cię taką widzi, wytrwać przy sobie, ale też dla niego, żeby zobaczyć w Tobie kobietę, a nie archetyp kobiety, jaki dała mu jego mama, albo archetyp kobiety, jaki był zbudowany od jego rodziców i z jego rodu. To jest bardzo trudne dla mężczyzny. I on bardzo często, przykro mi to mówić, on musi się załamać. On musi paść na swoje dno, bo tylko wtedy będzie mógł się z niego odbić. Mi bardzo pomogło to coś, co później pomogło mojemu ukochanemu, że ja go bardzo wspierałam w tym, żeby no właśnie opadł na swoje dno. I prosiłam go, poczuj to, nie uciekaj od tego, nie rób rzeczy, zatrzymaj się, pobądź w tym, wczuj się w to, zobacz, co to robi Tobie, zobacz, co to robi naszej relacji, zobacz, co to też robi mnie, bo masz wpływ na to, jak ja się czuję. Przyjrzyj się temu, poczuj to właśnie, zobacz, jaką masz dużą, jakie masz duże znaczenie, jak bardzo ważne jest Twoje szczęście i jak bardzo dotkliwy jest Twój ból. Zobacz to. I ja wiedziałam, że kiedy ja to mówię, to w nim to wzmacnia poczucie winy.
że jeszcze jest odpowiedzialny za to, że mnie boli. Okej? Ja potrzebowałam wytrwać w tym, że jestem w tym momencie źródłem jego retraumatyzacji, pomimo tego, że moją intencją było wsparcie i miłość. Najważniejszym, co zrobiłam, i to jest tych parę kroków, które chciałabym, żebyście wiedziały. Pierwsza, najważniejsza, najistotniejsza rzecz. Pomożesz mu tylko jeśli twoje baterie są w 100% doładowane. Tylko wtedy. Jeżeli twoje potrzeby są niespełnione, to zapomnij o tym, że mu pomagasz i że go wspierasz. Podświadomie, albo może nawet świadomie, w chwilach już naprawdę załamania i pretensji, no to już po prostu mu wywalisz, tak? Że sobie nie radzi i że on co on tobie robi. To już idzie z takiej przestrzeni pretensji i krytyki i narzekania. Ale co mam na myśli też, kiedy mówię dbaj o swoje 100%? Mam na myśli, że potrzebujesz wsparcia. Ty potrzebujesz wsparcia. I ja wiedziałam, że potrzebuję wsparcia. Musiałam sama się wspierać. Musiałam być dla siebie kochającą partnerką, która powtarzała sobie, przejdziesz przez to, dacie radę, on ma trudny moment i w pewnym momencie stanie przed wyborem, czy on i jego miłość do jego schematów, czy on i jego miłość do was i ciebie. I on wybierze. A ty do tego momentu kochaj go tak, jak potrafisz kochać siebie. I moja miłość do mnie zakładała też, że wsparcie potrzebowałam nie tylko od siebie samej. Potrzebowałam kobiet. Potrzebowałam moich sióstr. I jakkolwiek było to dla mnie trudne, tej, która sama prowadzi procesy terapeutyczne, tej, która jest dobra w komunikację, tej, która potrafi się zająć swoimi emocjami, potrzebowałam poprosić moje przyjaciółki, moje siostry, René, Ula, Sylwia, Karolino, Izo. Bardzo wam dziękuję za to, że byłyście wtedy ze mną i że mogłam się z wami spotkać i pogadać. I dopytać, czy z waszej perspektywy to, jak postępuję, to czy czegoś nie widzę? Czy może mogłabym zrobić coś lepiej? Czy może jest rzeczywiście słusznie i mam już puścić? I najczęściej dostawałam feedback. Wiesz co? Ja bym tego nie zrobiła inaczej. Robisz dobrze. No, po prostu musisz go już puścić. Musisz dać mu przestrzeń, żeby on właśnie sobie poradził. I ja szłam za tą radą. Jeżeli o nią poprosiłam, to ją przyjęłam. Bo szczerze, poradziłabym dokładnie to samo każdej innej kobiecie w mojej sytuacji. Więc poszłam za tą radą. Nie tylko sama sobie to doradzałam, ale tę radę dostałam od kobiet, z którymi się przyjaźnię. I to pozwoliło mi przejść przez to. I potrzebowałam innej rzeczy jeszcze. Mojego samomiłosnego rytuału. Bo tak, to jest istotne. Tak, to jest ważne. Emocje i zastoje emocjonalne u kobiet poruszają się, gdy ciało się porusza. Problemy, wyzwania, jakiekolwiek góry do przejścia, one zaczynają być mniejsze i łatwiejsze do przejścia, gdy pozwalamy sobie na to, żeby wpuścić do siebie przyjemność, która rozkruszy to, co mamy w środku i pozwoli przepuścić przez siebie to, co mamy. I z takiej pozycji, gdzie wiemy, że jesteśmy najedzone, nakarmione, pełne, spójne, jednolite, solidne, ugruntowane, to w tej pozycji możemy na chwilę wejść, uwaga, w rolę kochającej matki dla partnera. Nie tej, jaką miał, ale tej kochającej, bo w tym momencie ty dla niego jesteś na chwilę mamą i świadomie wchodzisz w tę rolę. Świadomie. W tę rolę, w której ty jesteś tą, która daje wsparcie, oparcie i zrozumienie. I bezwarunkową miłość. I też trzeba położyć nacisk na to, żeby reflektować się co chwilę. Ja też potrzebowałam tej refleksji. Ciągle dopytywałam się siebie, czy ja jeszcze bezwarunkowo kocham, czy ja już jestem naiwna. To nie było dla mnie proste, zwłaszcza, że przecież pracuję nad tym, żeby kobiety, które prowadzę w swoich relacjach, czuły się potężne, czuły się sprawcze, odpowiedzialne za to, co mają, jak tym zarządzają, w którą stronę idą ze swoim rozwojem, jakie są w tych relacjach, jakie są spełnione wewnątrz siebie. Dzięki czemu ich partnerzy też to czują, bo oni czerpią inspirację od nich, aby być jeszcze lepszymi mężczyznami. Nie uczą się męskości przy nich i od nich, tylko czerpią inspirację od nich. Po prostu chcę być dla ciebie lepszy, bo widzę, jak wzrastasz. To jest to piękno. Ja, która w tym momencie kminiłam, czy ja jeszcze bezwarunkowo kocham, czy jestem już naiwna. Zwłaszcza, jeżeli wychodzicie z domów, tak jak ja i mój mąż, w których był alkohol, w których
symptom współuzależnienia emocjonalnego, od dramy emocjonalnej. Był naprawdę bardzo łatwy do wpadnięcia w to. Ja potrzebowałam swoich 100%. Ja potrzebowałam naprawdę się karmić, naprawdę się napełniać. O tym, jak ważny jest rytuał rozkoszy, też zrobiłam już wideo. Załączam. Zerknijcie. I to jest po to, żebyśmy same się karmiły. I to nie jest po prostu masturbacja. To jest akt samomiłości, który sobie dajemy. Ten, którego szukamy u tego mężczyzny, którego mamy, którego bardzo kochamy, którego chcemy wybierać. Tylko po to, żeby teraz ten nasz wewnętrzny mężczyzna, nasza wewnętrzna męskość, ta spójna z nami, żeby ona nas prowadziła w tym. I pomogła nam przejść przez to, co się dzieje w akcie samomiłości, nasza wewnętrzna męskość spotyka wewnętrzną kobiecość i tu zaczyna się taniec, który alchemizuje to, co się dzieje. I ja wiem, że to może brzmieć dziwnie albo nie konkretnie, no bo jak, co i zrobić, techniki i sposoby poproszę. Ty musisz znaleźć sposób. Co to jest dla ciebie samomiłość? Co to jest dla ciebie rytuał rozkoszny, w który będziesz mogła wejść? Jak możesz poruszać swoim ciałem, żeby, jakkolwiek to zabrzmi, rozerotyzować żal, zniszczenie, rozpacz, rozpad, smutek, poczucie zawodu. Jak to rozerotyzować? Bo eros wniesie ogień, który to rozbije, który to spali, na którego zgliszczach będzie mogło wznieść się coś innego. Finalnie na pytanie o to, czy ja jeszcze kocham bezwarunkowo, czy już jestem naiwna, dowiedziałam się i przekonałam, że w tym momencie, dzięki temu doświadczeniu, wiem, jak potrafię kochać. Jak bardzo potrafię kochać. I jak bardzo dzięki temu, że ja się kocham. Jak bardzo dzięki temu, że ja proszę o wsparcie i umiem je przyjąć i podziękować za nie. Jak bardzo to, że potrafię zwrócić się o pomoc do moich sióstr. Jak bardzo to, że dokarmiam moje ciało przyjemnością, podczas gdy mogłabym sobie powiedzieć, jestem załamana i mam dość i nie chce mi się, niech mnie ktoś uratuje z tego. Jak bardzo dzięki tym wszystkim działaniom, tym wszystkim słusznym decyzjom, temu rozerotyzowaniu tego, w czym byłam, mogłam pokazać sobie, jak się bezwarunkowo kocham i tym samym, dzięki tej miłości, pozwolić mojemu mężczyźnie się transformować przy mnie. Bo ja schodziłam mu z drogi. Ja potrafiłam powiedzieć mu, zostań z tym sam. Ja ci nie pomogę. Ja nie jestem od tego. Znajdź swoje plemię, znajdź swoich braci, znajdź dla siebie wsparcie. To nie mogę być ja. To nie mogę być ja. Bo ja jestem twoją żoną, a teraz jako żony mnie nie widzisz. Teraz jest ktoś inny przed tobą. I jasne, to go bolało, ale relacje, uwaga, im bliższa i większa jest miłość. Na jakimś etapie, jeżeli jesteście relacją, która stawia na rozwój, stawia na prawdę, stawia na rozwój miłości, pielęgnowanie miłości, no to wiecie, że nie da się uniknąć bólu w tej relacji. Ból jest tym miejscem, poprzez które próbuje wedrzeć się miłość. Ale jeżeli kiedyś w bliskości, jako małe dzieci, doświadczaliśmy czegoś, co było bardzo trudne, ciężkie i nie do zniesienia, no to w bliskości rodziła się trauma. I bliskość dla nas dorosłych, którzy wyrośli z tych dzieci, kojarzy się z tym samym ryzykiem retraumatyzacji. Więc gdy ty z poziomu miłości, wsparcia, zrozumienia, chęci pomocy, nie ratowania, ale chęci pomocy, wychodzisz do kogoś, kto cierpi, to z perspektywy tej osoby retraumatyzujesz ją. Z perspektywy tej osoby ranisz ją, tak jak była zraniona. I trzeba zrozumieć i przyjąć. Tak, w miłości sprawiamy sobie ból, ale nie wolno się chronić od bólu. Bo gdybym ja próbowała uratować mojego męża, gdybym ja próbowała zrobić wszystko, żeby go ukoić, żeby to był mój cel, żeby go ukoić, żeby on tak nie cierpiał, żeby on poczuł się lepiej, żebym też ja poczuła się lepiej, no to kurczę, kogo ja oszukuję w tym momencie? Ja go zatrzymuję od rozwoju. Mało tego, ja siebie zatrzymuję od rozwoju. Ja sobie umniejszam, wciskam się w wąskie, ciasne, malutkie pudełko jego ego. I kogo ja później będę za to obwiniała? Oczywiście, że go. Ja obserwuję to w dynamikach relacji ludzi, z którymi pracuję. Jedna osoba poświęca się dla drugiej w myśl tego, żeby było dobrze, przyjemnie i spokojnie i nie było konfliktów. To jest absurdalne, bo relacja, w której są konflikty, no to tam są okazje do wzrostu, do redefinicji, do dyskusji, co działa, co nie działa, do czego się zobowiążemy, jak się z tego rozliczymy, jak będziemy to robić. Relacje, w których są konflikty, no to
To są relacje, które świadomie przyjmują, że relacje są transakcyjne. Bo są. I kiedy o tym czasami mówię moim klientom, no to są niemalże oburzeni. Jak transakcyjne? Przecież miłość jest bezwarunkowa. Kurde, sorry, bezwarunkowa miłość kwitnie w zobowiązaniach. To jest jej paradoks. A transakcyjność relacji i tak jest. Każda ze stron chce coś uzyskać. Każda ze stron chce coś dać. Każda ze stron chciałaby, aby druga coś przyjęła. Każda ze stron ma swoje potrzeby i chciałaby, aby druga osoba pomogła je spełniać. Więc co szkodzi poznać te potrzeby i zastanowić się, jak możemy sobie wzajemnie służyć tutaj? Jak możemy się wspierać właśnie? Gdzie możemy się razem w tym spotkać? Jak możemy się tym wspólnie cieszyć? Jak możemy się dzielić tym, co mamy? Pomnażać to, co mamy? Rozwijać to, co jeszcze jakby wymaga trochę naszej uwagi i cieszyć się tym, co już jest? To jest świadoma transakcyjność i ona jest naprawdę super. I ona jest zajonista. Tyle tylko, że po prostu kiedy mówię, że relacje są transakcyjne, to automatyczne skojarzenie jest bardzo pejoratywne. A czy słusznie? Serio? W każdym razie, jeżeli chcemy im pomóc, jeżeli chcemy dać im przestrzeń, to musimy nawigować po nas samych najpierw. Musimy być też zgodne z tym, że będziemy go prowokować, będziemy mu sprawiać ból. Musimy być też gotowe, że na każdym etapie ta relacja za chwilę może się skończyć. Musimy akceptować fakt, że on może wybrać siebie i swoje schematy. On może wybrać tę miłość do swoich schematów. Do tego, w czym wzrastał. I ta miłość, moja droga, ona jest większa od ciebie. Ty jesteś w jego życiu ile? Parę miesięcy, lat? A ta miłość była z nim od początku. Ona jest większa. I on musi wybrać. On musi przejść tą inicjację dla siebie. On musi ją wybrać. I kobieta jest tą, która inspiruje mężczyznę do rozwoju, ale go nie ciągnie do niego. Mężczyzna ma przejść tę inicjację sam. Przy swoich braciach i we wsparciu, jakie sam dla siebie wybierze. Po to, żeby wrócił ze swoimi darami do ciebie. I zobaczył cię w końcu. Już nie w tej roli, jaką ci widział wcześniej, ale jako kobietę. Mam nadzieję, że to wideo pomaga i nazywa to coś, co może Wam pomóc przejść przez trudności. Takie było moje zamierzenie. W każdym razie podzielcie się w komentarzach, co myślicie, co czujecie. Jeżeli czujecie, że to wideo może komuś pomóc, no to sypnijcie je dalej. A ja w każdym razie życzę Wam rozkoszy rozerotyzowania tego, w czym jesteście. Bo to totalnie zmieni Wasze położenie. Obiecuję. Zatem soczystości, mniamuśności i umiejętności przyjęcia i poproszenia o wsparcie. Do usłyszenia, do zobaczenia.